Cześć, witajcie moi kochani. Zobaczcie, wszedłem sobie na spacerek. Chłopaki drogę poprawiają. Już nie jest źle, ale jeszcze nawet, już nie mówię nawet o osobówce, ale sama terenówka. No tędy to akurat by jeszcze przejechała. Ale są takie odcinki, że no nie przyjedzie. Idę sobie spacerkiem zobaczyć właśnie co się dzieje. Myślę, że jeszcze kwestia kilku dni, żeby to trochę obeschło. Będzie można na dobre zaczynać. Czekamy, bo po domki nam są takie betonowe podstawy potrzebne, które trzeba z betoniarni przywieźć, gdzie zostały zamówione. No ale żeby przejechał samochód ciężarowy z HDS-em, który to wypakuje na miejscu, to ta droga musi być naprawdę sucha. Posłuchajcie co tu się dzieje. Ptaki śpiewają, wiosna ruszyła pełną parą. Trawka trochę odbija, dobrze. To dla zwierzaków będzie. Już na polance świeża trawa, to będzie można zebrać, dać im, wypuścić, żeby same jadły. Oj, zobacz. Jak tu nie ma przepustów. I stoją takie kałuże. To cały czas będzie woda. Znaczy drogę mokra. To powinno mieć spadek właśnie na pole. Tam widzicie? Tam wszystko trzeba porobić. Takie przepusty w drogę powkładać, żeby to nie stało. Wszystko to co tam schodzi z góry. Właśnie do tego rowu. To też tam jest na przykład zasypane, trzeba to udrożnić i odprowadzić, żeby to sobie schodziło poniżej. O, tu widzę trochę ruszu, już to zawsze. O, tu ktoś pewnie wpadł, bo koła widzę, się zsunąć musiał. O, patrzcie ile wody stoi. Tutaj to jest błoto i ona tak się nie przesącza. Jak nie odprowadzimy, to ona będzie stała i stała i stała. Dlatego widzicie, z tą drogą trzeba tutaj zadziałać jeszcze. Ciemny bór. Widzicie? Fajnie, tu mamy takie dziewicze lasy. O, proszę. O, tutaj roślinność wodna zdążyła sobie wyrosnąć. Zielonka ruszyła, proszę. Ładnie kwiatki rosną, dobrze będą dla pszczółek. Które nam nektar zbierają. O, a tu co mamy? Błoto. No tu jeszcze jest do roboty przy tej drodze. Sporo widzę. No chodźmy dalej. No to i tak nie jest źle teraz. Słuchajcie. Wcześniej jak szedłem na obchód drogi, to było tak, że kaloszem jak stawałem, to o, tu już osobówką czy terenówką nawet to słabo to widzę, bo o, tutaj już by się zawiesiła, jest za wysoko,
Zobacz. No, tu jest za wysoko. Tam to już nie mówię, te kolejne. Jeszcze traktory jeżdżą. Traktory jeżdżą. Koparki jeżdżą. Ale samochody terenowe czy ciężarowe, no to muszą chwilę poczekać. Tam stawik się zrobił. Zobaczcie, tu też by się zawiesił samochód. Chyba, żeby go bokiem tak brał. Ale nie, no to tutaj już tak samo. Już by tar podłogą. No jeszcze parę dni, cholera, no. Musimy się wstrzymać. Już tu ładnie obsycha, ale jeszcze kilka dni. Czy można było normalnie jeździć. Kurczę, jakie to jest piękne miejsce, przepiękne, nie? Ta droga też ma swój urok. Ale ptaki pięknie śpiewają. Umilają mi moją podróż. O, tu jak równiutko. No tak, tak, wiem. Równiutko to jest pojęcie względne. Jak ja mam porównanie do tego, co tam jest dalej. Patrzcie, co jest tutaj, no to... Teraz to jest równo. O. Tu znowu kolejna, wysoka. Że terenówka się by zawiesiła. Może tu bokiem, bokiem. Ale na tym, no to nie, to jeszcze... Nie czas na terenówki. Też czekamy, masę materiałów budowlanych, wiesz, nam stoi, czeka, żeby pozwozić. Jezus sąsiada, Zbyszka i Anety. Tam bardzo jesteśmy wdzięczni za pomoc, że dopóki nie mamy przejazdu, to możemy u nich składować. Bardzo fajni ludzie, życzliwi, chętni do pomocy. No i wchodzimy do osady Królestwa Wolnych Słowian. Na tą piękną polanę. Tam zobaczysz, rzeka sobie płynie. Czy tam burza zerwała? Komary
Kurde, po zimie tam jakieś śmieci powychodziło, trzeba wziąć i pozbierać, bo... Kurde, ludzie tak mają, że nie wiem. Ludzie tak wywieźliśmy całe kontenery śmieci. Wyobraźcie sobie, że wyrzucali ludzie. A i tak jeszcze wychodzą. No trzeba posprzątać ten bałagan po ludziach. Stoi autko, czeka na mnie. Tu już dalej będę mógł jechać. Jest taka droga. Ale tu jest pięknie. A zobaczcie tutaj. To tamę bobrom jak rozwaliło przez zimę. O, tam mają chyba swoje... swoje miejsce, swój domek. Tu była taka wielka tama. To wszystko było zalane. Zobaczcie, ale one tu zrobiły z takiej małej rzeczki. To tu było całe, taki wielki staw zrobiony. Patrzcie na tym całym terenie. No ale teraz po zimie, jak były roztopy, no to przyszła większa woda i im to rozerwała. Kurde, nieźle. To już było dość głęboko, to już duże takie rozlewisko zrobiłem. Ale jeszcze tam dalej zobaczę, bo tu tych rodzin bobrowych to jest trochę. No i tutaj pojechałem kawałek dalej. Zobaczcie, co się dzieje. Też ta rzeczka, kolejne rozlewisko, ale widzę jednak roztopów zimowych, takich wiosennych nie przetrwało. Tu było, zobaczę, tak samo. Jaka tama, jakie one to zrobiły, zobaczcie. Tu całe to, to nie tylko z patyków, ale to błoto jeszcze dopchało, nie? Strasznie mądre są te stworzenia. Tam zobaczcie te drzewa, jak poobgryzałem. One w ogóle tą korą się żywią. O, tam jak jest, nie wiem czy to będzie widać na filmie, zobaczcie. Kora, przewrócone drzewo i zdarta cała kora, zwiedzona z niego. Tam gałązki. Zobaczcie, tutaj polanka, osada się buduje. No tu dziki sobie podjechał terenówką. Wyjdźmy stąd. W końcu przyszła ta wiosna, słuchajcie. W końcu. Już będzie można pełną parą ruszyć tą budowę, bo to kurczę. Tyle schodzi z tym wszystkim. Człowiek by chciał już działać, pracować. No tu widzicie. A to pozwolenia, a to to, a to droga, a to z dostawcami. Nie? To kurde, wybudować osadę i sprawić, aby ona była samowystarczalna, tak? Jeszcze dochodzą pola uprawne, zwierzęta, jakie mają się tam znajdować w tej osadzie, tak? Cała logistyka. Uwierzcie mi, że to jest takie wyzwanie, że naprawdę, nie? Teraz rusza ciepło, rusza budowa. Ściągamy chętnych wolontariuszy, także zapraszam, jak ktoś chce, oferujemy wikt i opierunek, możliwość zamieszkania razem z nami w osadzie, życia tutaj, bycia, funkcjonowania, spędzenia reszty życia. Wszystko jest, są trzy gorące posiłki. Pracujemy po 8 godzin dziennie. Także można wziąć i odciąć się od tamtego zewnętrznego świata. Całkowicie być niezależnym od systemu. Żyć tutaj sobie razem z nami. Także zapraszam, jakby ktoś chciał na wolontariat. Dzwońcie pod numer telefonu spod filmu. No i co? Do zobaczenia w osadzie. Dzięki, że ze mną byliście. Do następnego. Cześć. Lewici i
Słowianie, wskażmy jak teraz trzeba żyć. Nie dla ci życia, dla systemu.